Cześć, dzień dobry wszystkim. Mamy Sylwestra 2020 roku. Jaki ten rok był, taki był. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze, bo chyba gorzej się już nie da. Ale do rzeczy. To, że jesteśmy planszówkowymi maniakami, to jedno, a to, że lubimy zjeść i chyba po mnie jeszcze trochę widać, mam nadzieję, że coraz mniej będzie widać, ale ciągle widać, to jest inna sprawa. Co dodatkowo? No jest ostatni dzień roku, chcemy trochę się pośmiać z tego wszystkiego i wspólnie z Dzikim Billem, czekajcie, żeby wam pokazać piękną buteleczkę, wspólnie z Dzikim Billem robimy malutki challenge. Jakiś czas temu poprosiłem was na jednym z grup facebookowych, żebyście podali 5 pozycji, które byście chcieli zobaczyć w naszym challenge'u. Nie powiedziałem, o jaki challenge chodzi, poprosiłem tylko o ustawienie 5 gier w kolejności po to, żeby użyć ich do naszego challenge'u. Także zapraszam do oglądania, a myślę, że będzie warto. A, i zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Na samym końcu filmiku będą informacje, jak wygrać taki fajny zestaw 4 sosów od Dzikiego Billa i tym razem za pierwsze miejsce dostaniecie 4 sosy, a za drugie miejsce nie dostaniecie tej ninży, czyli tego najbardziej pioruńsko-ostrego, także warto walczyć o pierwsze miejsce. A co trzeba zrobić? Zapraszam do oglądania całego filmiku, na pewno się dowiecie. A z racji tego, że kończymy ten rok, to mamy dla was jeszcze jedną niespodziankę. Kod do sklepu Odderty, z którym możecie kupić bardzo fajne koszulki. Już kilka razy występowaliśmy w nich na naszych odcinkach, także naprawdę są super jakości i bardzo, bardzo, bardzo polecamy. Jest to kod zniżkowy na 16%. Dodatkowe informacje, które są wam potrzebne, znajdziecie w opisie, a tutaj się będzie wyświetlała informacja, jaki to jest kod. Dodatkowo wam powiem, możecie go wykorzystać 2 razy do samego końca stycznia 2021 roku, więc zapraszam na zakupy. Jedziemy! Łukasz nie powiedział jeszcze, na czym będzie polegał ten challenge, a mianowicie mamy 5 gier, w każdą z nich zagramy. Osoba, która przegrywa, pije sos, a tak naprawdę kosztuje tego sosu, bo jeżeli byśmy go wypili, to pewnie byłoby z nami źle. Tak więc lecimy z tematem, my wam dajemy rzut na stół, żebyście obserwowali grę, a nie nasze mordki. Okej, pierwszą grą, którą zagramy, będą gejsze od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Szybki filar na początek, zobaczymy, jak nam pójdzie. Przegrany będzie musiał skosztować tego sosu. On jest najsłabszy w kolekcji Dzikiego Billa. Sobie źle policzył gejsze, przegrał, więc lecimy z pierwszym sosem. Najlżejszy. Wolałabym go pić samego niż całą resztę, tak mi się wydaje. No, tak, takie życie. Starczy? Jak myślisz? Myślę, że wystarczy. Widzicie państwo, drodzy? To znaczy, że tyle sosu będziemy mieć w każdej rundzie? To daj się na chrupka. Dobra. Będzie troszkę lepiej. Na bank będzie troszkę lepiej. Ten jest fajny, nie? O! Uwaga! Chciałem oblizać łyżeczkę. Świetny plan, nie? Wasze zdrowie? Prawda. Ten jest dobry. Ten jest bardzo dobry. Jak to mówi Wiesław, szybka dla dzieci i kierowców. Także polecamy, a my jedziemy z kolejną grą. Co teraz nas czeka? Fantastyczne światy? A nie domek? Domek. To lecimy z domkiem. Okej, jedziemy. Okej,
świetnie mi idzie, nie? Także podliczyliśmy jeszcze raz punkty i jest 43 do 40. Za mały salon mam po prostu u siebie. Także jedziemy z kolejnym sosem. Tym razem jest to, proszę Państwa, sos habanero. 4 gwiazdeczki. Kropelki. Whatever. Ojku. Jedziemy. Wasze zdrowia. Żyjesz. Jedziemy z kolejną grą. Jedziemy teraz z fantastycznymi światami. Do podliczania punktów będziemy korzystać z tej superowej aplikacji. Jeżeli jeszcze nie macie, polecamy sobie zainstalować. Mega ułatwia rozgrywkę. A tymczasem, kto zaczyna? Przegrany? Super, czyli zawsze będę zaczynać. Nie, w domku ja zaczynam. Ale tam nie zaczynał przegrany, tylko ten, który jest młodszy. No. Wydało się. Dobra, niech wygra najlepszy. Proszę Panią, habanero X. Tu już mamy 2, 4, 5 kropeczek. Z ilu? Z 10. Czyli jesteśmy na tak zwanym bumetku. Tego już nie obniżę. Cheers. Nie płacz. Wiesz, jak jest jeszcze jeden problem? Nie mamy wody przygotowanej. A nie, nie jest gazowana. Świetny plan. Dobra. Całe szczęście jedziemy teraz z patchworkiem i mogę trochę odetchnąć, a jak już patchworka przegram, to niech się dzieje, wola nie ma. Ma 20, 36. Na plusie. Dobra. Wiem, jak już nam powoli za siebie. Na kanapie.
Jak to mówią, na głowę i za ojczyznę. A jeszcze mam tutaj spieszmięte usta i będzie piec. Nie będzie. Mocnego. Jolo. Wiecie, co znaczy Jolo, nie? Kto nie wie, kto wie, niech da znać w komentarzu. A my idziemy do ostatniej rundy, czyli do 7 cudów świata. Po jeden. Myślicie, kto przegrał, skoro tu siedzę? Mamo, za co? Byłam grzeczna. Dziki Bill Ninja. Full skala. Ja tego tak szybko przeczytam. Pierwszy ten... pierwszy składnik. Papryka Carolina Reaper. Ile potem? 33. Możecie mnie już więcej na tym kanale nie zobaczyć. Mogą za to zostawić lajka, za to poświęcenie. Lajk to za mało. Boże. O! Mogę sobie mało nałożyć? Czy jest na sali lekarz? Dobra, ja teraz na chlebku, ale chyba sobie nie wezmę więcej. Będziesz sam to kończył. Dziecko, ty usypiasz. Oddaj łyżeczkę. Chcesz mnie poblizać. Lecimy. Problem z sosem jest taki, że on działa dopiero później. Najpierw delikatnie rozchodzi ci się w ustach, a później dopiero nagina. Chyba się zrobiłam czerwona. Graję od środka. Jest dobry w smaku, ale problem jest taki, że dopiero za chwilę poczuję. Jak tak naprawdę bardzo kopię. I się z wami już pożegnam. Także tego. Chyba fartem mi się udało wygrać ten challenge, bo mimo tego, że ja spróbowałem 3 sosów, Kasia spróbowała 2 i właśnie poleciała do zamrażarki po loda, żeby ją trochę przestało to piec. Reasumując, sosy od dzikiego są... Nie wiem, czy słyszycie w tle do zamrażarkę i to, co jest wydobywane z nim w tym momencie. Mam nadzieję nie. Ale... Wracając do tematu. A będzie palił jeszcze drugi raz. Wracając do tematu, sosy od Dzikiego Billa są naprawdę bardzo dobre, oprócz tego, że palą, są naprawdę bardzo dobre i polecamy, jeśli nawet nie uda wam się wygrać ich w tym konkursie,
Polecamy je zakupić na ich stronie. Wszystko będziecie mieli oczywiście w linkach poniżej. Wiemy, że od czasu, kiedy dostaliśmy te sosy, trochę minęło i w międzyczasie wyszedł jeszcze sos, który się nazywa babuszka. Nie wiemy, co to jest. To ruskie. To na pewno będzie dobre. Ruskie będzie dobre? No, zobaczymy. Okej, czyli tych sosów jest coraz więcej. No my w tym momencie mamy 5, chyba 6 różnych w swojej kolekcji, ale jeszcze jeden jest jeszcze lżejszy niż ten, ten jalapeno. I jest naprawdę bardzo taki fajny, jeżeli chodzi o dodatek nawet do kanapek. Wróciłam do żywych, zjadłem całego loda. Wracając do konkursu. Jak już Łukasz mówił, do wygrania macie 2 zestawy sosów od Dzikiego Billa. Co trzeba zrobić? Trzeba skomentować ten filmik. Czym trzeba skomentować ten filmik? Komentarz. W komentarzu. W komentarzu napiszcie, do czego użylibyście sosów od Dzikiego Billa. My spośród tych komentarzy wybierzemy te, które nas rozśmieszyły, które nas zaciekawiły. No, 2, które nam wpadną w oko. Czas macie do 6 stycznia. My pokrywamy koszty wysyłki tych sosów. Oczywiście na terenie Polski. Oczywiście na terenie Polski. 6 stycznia 23.59 kończymy konkurs. Komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę. Sponsorem nagrody jest Dziki Bill, a my Was serdecznie zapraszamy, żeby sprawdzić również jego ofertę, bo tak jak Łukasz wcześniej mówił, mają naprawdę fajne i ciekawe te sosy i są smaczne, nie tylko palą, ale są smaczne. Jeżeli ktoś jest amatorem ostrych smaków, to zdecydowanie to jest coś dla niego. Także czekamy na Wasze zgłoszenia, dokładnie opiszemy jeszcze cały regulamin w opisie, żebyście nie mieli wątpliwości. A nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam szczęśliwego nowego roku, aby był lepszy niż ten, który mamy teraz. Musi być. Na pewno będzie. No i co? Trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Pa! Cześć!